Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Sesja Rady Miejskiej. Dzień stolarza w Akademii AS. Warsztaty tworzenia palm wielkanocnych. Konferencja prasowa. Za nami 38. sesja Rady Miejskiej Inowrocławia. W czasie obrad radni opowiedzieli się za uchwałą, która umożliwia przyznawanie dotacji na zabytki znajdujących się także w gminnej ewidencji zabytków. Przyjęto też nowy podział Inowrocławia na okręgi wyborcze. Radni przegłosowali także uchwałę, dzięki której skwer w rejonie ulic Świętego Ducha i Glinki będzie nosił imię Wacława Szewielińskiego, za co podziękowała córka majora Maria Żelska. W czasie sesji wręczono także pamiątkowe znaczki i kartki pocztowe z wizerunkiem majora Wacława Szewielińskiego. Później radni przyjęli zmiany w budżecie, a także uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta. Kolejne uchwały dotyczyły zmian w planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Adama Poszwińskiego i Józefa Ulatowskiego. Podczas obrad przyjęto również wiele sprawozdań, na przykład z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2017 roku, z realizacji miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, czy z działalności merytorycznej Biblioteki Miejskiej i Kujawskiego Centrum Kultury za 2017 rok. Jak widać, w tym momencie jesteśmy przy budynku Akademii Szkolnictwa AS. Nie bez powodu, bo właśnie tutaj trwają obecnie warsztaty pod tytułem Wióry lecą. Warsztaty promujące zawód stolarza. Zapraszamy. Za nami warsztaty stolarskie pod tytułem Wióry lecą. Te zorganizowała Akademia Szkolnictwa AS, która chciała przybliżyć uczniom szkół podstawowych, a nawet przedszkolakom tajniki wspomnianego zawodu. No tak, kolejna akcja organizowana przez Akademię Szkolnictwa AS, tym razem coś mocno związanego z drewnem, prawda? Tak, tym razem Dzień Stolarza, Wióry lecą, czyli w dniu 19 marca, w Dzień Świętego Józefa, patrona stolarzy, postanowiliśmy zorganizować warsztaty stolarskie. Nazwa Wióry lecą pochodzi od nazwy firmy, która jest tutaj gościem specjalnym. Firmy spod Warszawy, pod nazwą Wióry lecą, która powstała głównie w celu zainteresowania stolarstwem kobiet. Na pewno firma o sobie coś dokładnie powie, ale cieszy się niesamowitym zainteresowaniem, gdyż zapotrzebowanie na drobne przeróbki domowe czy artykuły dekoracyjne z drewna jest bardzo duże. Stąd też trafiła w dziesiątkę i my też chcemy właśnie zainteresować tym zawodem. Nie tylko S przez stolarz jako zawód, jako profesja taka bardzo poważna, ale również pod tym kątem, że stolarstwo jest nam potrzebne na co dzień. Stąd też różne grupy wiekowe. Może dzieci zainteresują rodziców, że coś fajnego, że sami też mogą zrobić na własny użytek. Wydawałoby się, że stolarz to tak bardzo popularny zawód, że tutaj wszystkie szkoły zawodowe uczą tej profesji, a jest zupełnie inaczej, prawda? Bardzo poszukiwany zawód. Bardzo duży pracodawców, którzy szukają uczniów młodocianych w tym zawodzie, stąd jest duże zapotrzebowanie i mamy nadzieję, że przez taką właśnie promocję tego zawodu uda nam się zainteresować młodzież tym zawodem, młodzież w różnym wieku. No głównie liczymy faktycznie na uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjów, ale mamy nadzieję, że jak zgodnie z przysłowiem im skorupka na młodu naciągnie, że też jak młodzież, stąd te przedszkolaki tutaj, że takie zainteresowanie trzeba rozwijać od najmłodszych lat. Dzisiaj mamy 19 dzień marca, data też nieprzypadkowa. No tak, no Dzień Stolarza, Świętego Józefa, dlatego też nam zależało na tym, żeby to było i symboliczne, i tradycyjne. I z tej też okazji cukiernicy wypiekli tort stolarza, który jest tutaj właśnie za mną akurat, jak również chlebki Świętego Józefa. Te chlebki są znane głównie we Włoszech, one są wypiekane właśnie Dzień Świętego Józefa. Tą też próbowaliśmy trochę trącić o tradycje innych krajów, ale jakże przyjemną i tutaj równie przydatną. Jeszcze jedna kwestia, to oczywiście nie jedyna akcja, jaką organizujecie. Już na horyzoncie pojawia się kolejna, tak, mocno świąteczna. Tak, już na horyzoncie 27 marca festyn wielkanocny, fajne babki, niezły ciacha. Ja zwykle ciasta tradycyjne, ciasta bezglutenowe. Ozdoby do koszyczka, czyli wszystko, co się wiąże z Wielkanocą, oczywiście żur, czyli coś, co może wszystkie zainteresować.
będzie można te wypieki nabyć też, tak? Można wypieki nabyć, można skonsumować, popróbować, także jak co roku szeroko otwarci jesteśmy na wszystkich tutaj chętnych i zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. O tajnikach zawodu stolarza mówił m.in. Michał Malikowski, założyciel warsztatów Wióry Lecą. No tak, dzisiaj przyjechaliście aż z dalekiej Warszawy, żeby promować zawód stolarza, ale promować w sposób specjalny i dla specjalnej grupy. Dobrze, niech to będzie specjalny sposób dla specjalnej grupy. My uczymy stolarki od 4 lat, uczymy jej w całej Polsce, prowadząc warsztaty pod marką Wióry Lecą. Od 4 lat prowadzimy te zajęcia codziennie, więc tak jak tutaj przyjechaliśmy dzisiaj we trójkę, oprócz tego równolegle odbywają się też zajęcia u nas w warsztacie w Warszawie. Przyjechaliśmy tutaj, żeby pokazać, że to stolarstwo wcale nie jest takie trudne, za to jest zawodem naprawdę potrzebnym. Naprawdę potrzebnym i można tutaj zarobić, prawda? Nie wiem, no nie mnie osądzać, czy zarobić, czy nie. My jesteśmy raczej taką firmą, która nie obiecuje kokosów, ale też chcielibyśmy, żeby to stolarstwo było na tyle popularne, żeby ludzie też potrafili sami coś zrobić w domu. Ale się okazuje, że w stolarce, dlatego powiedziałem, w specjalnej grupie, mogą pracować także kobiety, płeć piękna. No myśmy zaczęli od tego, że była to stolarka dla kobiet, później żeśmy dołączyli mężczyzn, bo się okazało, że popyt jest równie duży. W tej chwili około 10% uczestników naszych warsztatów to mężczyźni, którzy rzeczywiście chcą się przygotować do zawodu, natomiast kobiety szukają jakiejś ucieczki od codzienności, od takiej stagnacji domowej, no i oczywiście od proszenia męża, żeby coś zrobił. Wspomniał Pan, że to nie jest trudna profesja, ale jakieś predyspozycje chyba trzeba posiadać. Myślę, że trzeba mieć głowę na karku, trochę pomysłowości, niezbyt dużo brawury, takie normalne, zwykłe, fajnie jest się uśmiechać, bo stolarka w ogóle nie jest męcząca. My naprawdę pracujemy bardzo, bardzo dużo i cały czas ten uśmiech na twarzy jednak jest. Czyli zawód, który przynosi też satysfakcję. Tak, nie dość, że satysfakcję taką z pracy z drewnem, to naprawdę nawiązują się dużo ciekawsze więzi międzyludzkie na takich warsztatach, które my prowadzimy. A konkretnie co dzisiaj pokazujecie? Dzisiaj próbujemy pokazać, jaka była stolarka kiedyś, jaka jest dzisiaj, jak bardzo zostało to ułatwione. Próbujemy robić małe projekty też z uczestnikami, żeby coś mogli do domu wziąć i zobaczyć, że mogą coś zbudować samemu od razu. Młodzi inowrocławianie wzięli udział w warsztatach tworzenia palm wielkanocnych zorganizowanych w Instytucie Prymasa Józefa Glempa przez Kujawskie Centrum Kultury. Piękne kujawskie palmy powstawały pod okiem Alicji Kaczmarek. Własnoręcznie wykonane kolorowe kwiaty, bukszpan, gałązki wierzbowe, krepa, papier, wstążki, te i inne elementy bardzo szybko zmieniły się w palmy, które choć nie miały szans na pobicie polskiego rekordu długości palm wynoszącego ponad 36 metrów, dorównywały urodą tym najpiękniejszym na świecie. No przede wszystkim przodują kolory kujawskie, czerwony, chabrowy i biały. To są trzy podstawowe kolorki nasze kujawskie. No i one nieco odbiegają od innych, gdzie są suszone słomki, suszone kwiatki, takie bardziej góralskie, bardziej wileńskie. Nasze paremki po prostu są z tych materiałów, które tutaj są blisko nas, czyli gryszpan, bazie tradycyjne, gryszpan zwany też bukszpanem, no i zrobione ręcznie kwiateczki, które zdobią tą całą palmę, aczkolwiek są w jednej tonacji biało-czerwono-granatowej. Jeżeli już przygotuję sobie wszystkie elementy, oczywiście dbając o ten walor kujawski, to jak powinnam je połączyć, od czego zacząć? Zawsze najlepiej zaczynać od wyższego jakiegoś środeczka. Tutaj wykorzystaliśmy nasze oczywiście kujawskie, na rowach rosnące trawy i one taką stanowią również element ozdoby i nadają takiej lekkości palmie. I one dosyć są długie, takie trzcinowe i do tego dokładając po prostu tworzy się już nam konstrukcja palmy. I jak tą konstrukcję musimy spoić? Zwijamy na końcu drucikiem, sznureczkiem, to czym posiadamy po prostu i to jest wszystko. Czy kujawy mają jakąś specjalną określoną długość tej palmy, czy to jest pełna dowolność? Nie aż takie długie jak w innych regionach, natomiast to są takie palmy do ręki, no żeby nie przeginała się, żeby nie była zbyt wysoka, żeby nie przysłaniała ludzi, ale takie właśnie
bukieciki do ręki. Teraz jeszcze tylko proszę nam powiedzieć, jak sobie dzieci poradziły z tym zadaniem. Przypuszczam, że pierwszy raz w życiu spotkały się z warsztatami robienia palmy. Tak, no muszę powiedzieć, że bardzo ochoczo i nad wyraz dobrze. W sali kominkowej ratusza odbyła się konferencja prasowa, na której omówiono dwa tematy. Pierwszy z nich dotyczył rozszerzonych możliwości związanych z dotacją na remonty zabytków. W tej kwestii wypowiedział się prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza. No cóż, na najbliższej sesji Rada Miasta będzie rozpatrywała spośród wielu projektów uchwał przekazanych przez nas. Również projekt uchwały, która dotyczy zmiany liczby podmiotów, które będą mogły korzystać z dofinansowania jako zabytki. Dofinansowania z budżetu miasta. Otóż, proszę Państwa, zmieniła się w ubiegłym roku ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Na podstawie tej zmiany samorządy uzyskały możliwość dofinansowywania remontów nie tylko obiektów wpisanych do rejestru zabytków, ale również i obiektów, które znajdują się w tak zwanej gminnej ewidencji zabytków, prowadzonej na podstawie stosownej uchwały Rady Miasta lub Rady Gminy. Tak więc liczba podmiotów, które mogą skorzystać z dofinansowania prac remontowych, może wzrosnąć. Może ulec rozszerzeniu. Warunkiem to jest tylko skorzystanie z tej możliwości ustawowej przez radnych. Wyszedłem z założenia, że warto jest rozszerzyć te możliwości dla właścicieli nieruchomości w Inowrocławiu, biorąc pod uwagę stan elewacji wielu budynków, jakie znajdują się w centrum miasta w szczególności. W związku z tym zwracam się do radnych z takim wnioskiem i prośbą o przyjęcie projektu uchwały, jaki zgłosiłem do Rady, która daje możliwość nie tylko właścicielom obiektów wpisanych do rejestru zabytków, ale również i skorzystania z tych możliwości również i tym pozostałym, czyli tym, które są wpisane do ewidencji. Dzięki temu, tak podsumowując, jest szansa na zmianę zniszczonych elewacji, na wyremontowanie wielu elewacji budynków, kamienic znajdujących się głównie w centrum miasta. Bardzo nam na tym zależy, aby przybyło wyremontowanych kamienic, szczególnie jeżeli chodzi o elewacje, bo jest to coś, no, co postrzegamy jako jeden z problemów nierozwiązanych do tej pory. Głównie właścicielami tych kamienic niewyremontowanych z obskurnymi elewacjami to są osoby, podmioty lub osoby prywatne. To dofinansowanie jest skierowane do tychże właścicieli, którzy będą chcieli skorzystać z takiej możliwości oczywiście. Ja zachęcam do tego, jeżeli Rada Miasta przyjmie te propozycje, aby takie wnioski do nas składać. Przypomnę, że wiedząc o tym, jaki jest nowy stan prawny, zwróciłem się do radnych w projekcie uchwały budżetowej o zwiększenie o 100% środków przewidzianych na wsparcie na taki cel. O ile w poprzednich latach kierowaliśmy po 80-100 tysięcy złotych na dofinansowanie dla właścicieli obiektów wpisanych do rejestru zabytków, takich obiektów, to w tym roku w budżecie mamy zapisane 200 tysięcy, czyli dwa razy tyle. I gdyby ktoś z Państwa powiedział, że to jest mało, i tak kropla w morzu potrzeb, to ja się zgadzam. Ale wskazuję tendencję. To będzie pierwszy rok, w którym tak radykalnie rosną środki, bo 100% wyższe już mamy w budżecie zapisane na ochronę zabytków i po drugie mogą już po uchwale Rady
będą mogli składać wnioski właściciele kamienic wpisanych do ewidencji zabytków, a tych mamy bardzo dużo w Inowrocławiu. Mam nadzieję, że również uda się te środki zagwarantować w kolejnych latach i to wyższe, bo z pewnością takie potrzeby są. No i jeśli Państwo macie jakieś pytania, to bardzo proszę. Wnioski mamy, jak należy wnioski wypełniać, jak wyglądają. Mam przy sobie tutaj, mogę Państwu pokazać w postaci załącznika do uchwały przekazanej radnym, one się znajdują. Jest to wniosek o udzielenie w roku 2018 dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zwane dalej pracami przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujący się w gminnej ewidencji zabytków położonej w gminie miasto Inowrocław. Wystarczy taki wniosek złożyć, do tego zaświadczenia wymagane również już zgodnie z ustawą i naszą uchwałą i otrzymać dofinansowanie z naszej strony. I kończąc, jest to kolejna forma nowa, jaką wprowadzamy w tym roku wsparcia dla mieszkańców Inowrocławia. Z budżetu miasta przekazania pieniędzy dla tych, którzy chcą coś dla siebie, a jednocześnie istotnego dla miasta zrobić. Przypomnę Państwu, że wprowadziliśmy aż dopiero co niedawno, w tym roku, aż 50% dotację, wsparcie dla tych wszystkich, którzy chcą zlikwidować kotły opalane węglem na rzecz proekologiczny, na gaz lub podłączyć, by się chcieli do centralnego ogrzewania miejskiego. I ta pierwsza nasza propozycja, wprowadzona w życie, przynosi już bardzo dużo skutków. Po prawie mamy pulę środków przewidzianych na ten cel wykorzystaną i zwracam się również do radnych o zwiększenie tych środków zgodnie z wcześniejszą deklaracją. Ta formuła, jaką dzisiaj prezentuję, dotycząca zabytków, kamienic, również jest, myślę, bardzo interesująca i godna w kolejnych latach do kontynuowania i do rozszerzania. W czasie konferencji dyrektor Biura Obsługi Inwestorów w Urzędzie Miasta Artur Grobelski zapowiedział tegoroczną wystawę gospodarczą. Szanowni Państwo, tak jak prezydent powiedział, wystawa w tym roku odbędzie się w dniach 26 i 27 maja. Wszystkich mieszkańców miasta Inowrocławia, jak i okolic, zapraszamy w sobotę o godzinie od 11 godziny do 17, natomiast w niedzielę od 11 do 17.30. Stało się już tradycją, że w maju lokalny biznes prezentuje swoje wyroby, swoje osiągnięcia, swoje produkty. W hali widowiskowej wraz z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji przygotowaliśmy 350 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej. Natomiast na zewnątrz, jak co roku, swoje wyroby będą prezentowali twórcy ludowi, rzemieślnicy, rękodzielnicy. W zeszłym roku wystawiało się 40 firm i instytucji wewnątrz hali, natomiast na zewnątrz około 20. W tym roku przewidujemy podobną frekwencję, tak naprawdę jesteśmy tylko i wyłącznie ograniczeni dostępną powierzchnią. Tradycyjnie wystawie gospodarczej towarzyszą dwa konkursy, najlepszy produkt roku i piątka na start. W pierwszym konkursie wybieramy wyróżniający się produkt lub usługę i zwycięska firma otrzymuje 10 tysięcy złotych na promocję tego produktu. Natomiast konkurs piątka na start skierowany jest dla młodych przedsiębiorstw, które działają na rynku nie dłużej niż 3 lata i dla nich przewidzieliśmy 5 tysięcy złotych na promocję, rozreklamowanie ich firmy. Wystawa to również wiele dodatkowych atrakcji towarzyszących. Zawsze podkreślamy, że jest to impreza dla wszystkich, również dla rodzin z dziećmi i każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Miło nam poinformować, że w tym roku w wystawie towarzyszyć będzie Festiwal Smaków Food Trucków. Przyjedzie do nas ponad 20 różnych food trucków, gdzie mieszkańcy nasi i zwiedzający będą mogli skosztować różnych produktów. Przewidujemy oczywiście, tak jak zawsze, wiele konkursów z cennymi nagrodami, występy artystyczno-wokalne i tutaj duże podziękowania należy złożyć KCK-owi, gdyż co roku nas bardzo wspierają, to jest Kujawskie Centrum Kultury.
Będzie też mnóstwo atrakcji dla dzieci. Aby ułatwić mieszkańcom naszego miasta, jak i okolic, dotarcie do wystawy, wraz z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym przygotowaliśmy niespodziankę. Na wystawie będzie można odebrać bezpłatne, okolicznościowe bilety, które będą uprawniały do darmowej jazdy autobusami komunikacji miejskiej podczas tych dwóch dni wystawy na liniach, które mają swój przystanek przy hali widowiskowo-sportowej. Oczywiście w ostatnim dniu imprezy nie może zabraknąć gwiazdy wystawy i w tym roku będzie nią Teresa Werner. Na koncert zapraszamy w niedzielę o godzinie 16. W tym roku chcemy też, by przy organizacji imprezy swój wkład mieli również mieszkańcy naszego miasta i przygotowaliśmy konkurs na zaprojektowanie oficjalnego plakatu 22. Inowrocławskiej Wystawy Gospodarczej i nagrodą tutaj będzie 1000 zł dla najlepszej pracy. Szczegółowe informacje mogą Państwo znaleźć zarówno na temat wystawy, jak i tego konkursu na naszej stronie www.inwestuj.inowrocław.pl. Oczywiście wstęp na wystawę, jak i na występ Teresy Werner jest bezpłatny. Od dzisiaj też przyjmujemy zgłoszenia udziału w wystawie, a także do konkursu. Serdecznie zapraszamy. To już wszystkie informacje w Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia.